Jazda. To królestwo stało się koszmarem, odkąd Kupa przejął rządy. Kupa, jesteś cholernym władcą. Jedno, czego nie toleruję, to brzydkie wyrazy. Simon? Na deewolucję go. Deewolucja. Krytaceus. Próbowałeś zniszczyć starego króla, ale on jest wszędzie. Nie pozbędziesz się go. Nigdy! Pewnie sądzicie, że ewolucja oznacza nieodwracalny rozwój. Najpierw pramateria, potem prosty organizm jednokomórkowy, wreszcie forma inteligentna. Oczywiście deewolucja działa odwrotnie. Oznacza powrót do form prymitywnych. Na przykład nasz kolega muzyk, Toad, może stać się wiernym dzieckiem królewskiej rodziny. Gumbasem. Co mu zrobiliście? Nie teraz. A z jakiego organizmu jednokomórkowego ty powstałeś? Z Tyrannosaurusa Rexa, króla jaszczurów. Dziękuję bardzo. Gumbasie. Tak jak moja ewolucja była cudowna i wspaniała, to wasza deewolucja będzie dla was koszmarem, jeśli nie powiecie mi, gdzie jest kawałek meteorytu. To jest Toad? Tak. Wierny, okrutny i głupi. Gumbasie, podnieś głowę, bądź dumny. Idź. Dołącz do reszty gumbasów. Straż, aresztować hydraulików. Deewolucja. Wrócisz tam, skąd przybyłeś. Na pomoc! Załatwione. Spadajmy stąd. Zabiję hydraulików. Wróciliśmy na posterunek. Mario, zobacz te wyrostki na grzybie. Wspaniale. Wygląda jak ambrozja z robalami. A to co? Gumbasy, zwiewajmy. To chciało mi coś dać. Pochuśtamy się trochę. Huśtam się, huśtam. Zamknij oczy. Patrzcie na tych dwóch. Trzymaj się. Niezła zabawa. Przygotuj się. Jestem gotowy. Teraz. Które drzwi? Mój nos podpowiada, że te. Chodźmy tymi. Chodź. Co robimy? No co? Po pierwsze, ukradniemy samochód. Po drugie, ja prowadzę. Zaczekaj. Zaraz. Co to jest? Jak to się włącza?